Witam, witam, z tej strony Ferytus, a to jest kolejny odcinek z W miarę przygody. Ja sobie kopię tutaj w pomieszczeniu Maxa, które nie wiem do czego jeszcze będzie konkretnie, a tu jeb diamenty, nie? Elo. Jaskiniowe pająki, dobra, bo ja zapytałem się ludzi z serwera. Milord Herkules, że pozdrawiam wszystkich, napisał, one mają więcej jak spadają. No to całkiem z porządku. Opatrzcie się, dwa diamenty, dobra, działa to na diamenty ten artefakt. No i będziemy sobie robić w tym odcinku. Nie, no ja się posuwam właśnie tego Herkulesa, bo myślę, że też pająki jaskiniowe dużo dają. Ale nie wiem, czy będę mógł skraftować, bo pewnie oko pająka będę musiał dać. Bo na zwykłe pewnie nitkę trzeba dać. Muzyka z Minecrafta się pojawiła. Ja sobie to tak kopię, kopię, bo myślałem, że pomogę Maxowi tutaj. Bo on się tutaj to zabrać nie może. Jeb, diamenty, nie? To takim spoko się trafiły. Postanowiłem, że zrobimy w tym odcinku ekspiarkę, albo przynajmniej chociaż trochę i ją zrobimy. Ale nie wiem, w którym miejscu, bo tutaj Max chce coś wybudować, więc w sumie nie chcę mu tu wchodzić, że tak powiem, w jego projekt. Więc wybuduję gdzieś indziej ekspiarkę. Być może tam blisko naszego po prostu tutaj bazy. No nie wiem, zobaczymy. W każdym razie chcę takie coś wybudować, wykopać. No, więc co będziemy to teraz robić? Dobra, to chyba tyle w sumie. Ile w ogóle ma durability taki ten? No, trochę ma. Nie jest on jakiś super wymagający do zrobienia na stal. No dobra, więc nadal jeszcze nie widzę, bo to jest odcinek po odcinku nagrywany kompletnie. Tak zechciało mi się nagrywać i w sumie, skoro mi się chce nagrywać, to czemu tego nie wykorzystać i po prostu nie wybudować już tej ekspiarki? I to nie jest wykluczone, że po prostu koszatniczka mi chodzi po biurku, tak bez kapy. To jest niewykluczone, że po prostu tu zrobimy ekspiarkę. To jest takie fajne miejsce. Zrobimy sobie tu jakiś tunelik. Dobra, te plastyczne rzeczy ja już zadbam. Ja już tylko zadbam po odcinku. Pewnie tak jak tutaj w tej bazie, nie zadbam. O, jest tu, jest tu, jest tu. Chodź, chodź, chodź. Chodź, 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 chodź. O, chwila, czy wy ją widzicie? To jest ważne pytanie. O, halo. Koszatniczko sobie. Wiecie, jakie są biurka zazwyczaj? No to ja mam takie typowe biurko. I ona wskoczyła na biurko, nie? Elo. Jakąś taką drogą parapetową i tak dalej mam koło okna, nie? Trochę dziwne. No. Koszatniczka fajna. Powiedzieć, że ją wypuszczę. I sobie pogoni. Dobrze, no. Koszatniczka nawet na odcinku jest.
W sumie to ludzie, może ogarniemy tu jakiś mechanizm, ale zostawię to na razie tak. Na razie nawet nie ma tutaj spawnera, więc prawidłowego, który powinien być. Nie ma skate'a, więc on tego nie naprawi. No jak będzie tutaj spawner, to będzie spoko. No tutaj szkielety płynąć. Wiecie co? Myślę nad tym, że po prostu je będziemy bić im nóżki. Będziemy bić im nóżki, dlatego że mamy dużo żelaza, możemy sobie robić żelazne miecze, no bo żelaza mamy po prostu nieskończoność, bo cały czas się będą te golemy robić. Więc tutaj myślę, że to nie jest problem jakiś. Więc myślę, że wcale takie miażdżarki nie trzeba robić. Miażdżarki, no. Myślę, że to nie jest jakiś wymóg. No, także w sumie to tyle. No. No i tu spadną, tu je będziemy bić. Chyba, że tak, o. Jakoś tak, żeby tutaj nie było tego baga czy coś. Robimy tak. No. Tak, no i tu będą się bić. Tu zrobimy takie. Pogłębimy. No, tu już tę estetykę, to już wszystko zadbamy między odcinkami. Tak, zadbamy, no. Tak, oczywiście. Wcale nie będziemy się opierdzielać. Wcale, a wcale. No. Dobra. Nieważne, nieważne, nieważne. Myślę, że to i tak Max poprawi. Mam nadzieję, że ona, bo mi się nie chce. No, więc tak to będzie wyglądać. Będziemy je bić. No i pokażę wam już w sumie finalnie, jak to będzie wyglądać później. Co jeszcze wymyśliliśmy? Dlaczego tu zniszczyłem pochodnie? O, tak w sumie też. A nie. Nie lubię tego buga, więc w sumie to wywalę. No, myślę, że to będzie działać fajnie. Czemu tam z drewna? Aha, tabliczki, dobra. No. Więc tu będziemy to bić szkielety. Może też będziemy robić takie wielkie, będziemy masowo je bić. No, zobaczymy. Dobra, dziękuję bardzo serdecznie. Jeśli macie pomysły jeszcze jakieś, to piszcie bardzo serdecznie. Zapraszam do sekcji komentarzy. Nie zapomnijcie o kciuku w górę także. Nie zapomnijcie o subskrypcji. Dziękuję za wszystko. Dziękuję wam bardzo serdecznie. Cześć wam, na razie. Pa, pa.